Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Widok pewnie zaskakujący. No tak, ale takie czasy koronawirus zaatakował i, i nie jest łatwo. Z tej strony Renata Maternik, 15 lat po przeszczepie serca. Tak, to w tym roku właśnie będę obchodziła swoją rocznicę, nie tak sobie to wyobrażałam, ale cóż. Chciałabym się podzielić z państwem relacją, jak sobie radzę w tym trudnym czasie. Witam z mojego domu, mojego mieszkania, w którym przebywam już od dłuższego czasu. I z racji koronawirusa, ale również faktu, że w tym trudnym okresie miałam również zabieg wymiany stymulatora, potem przyszła fatalna infekcja. To wszystko sprawiło, że e, przykuta byłam do łóżka przez dłuższy czas. Na szczęście wszystko wraca do normy. Mogę już wychodzić na zewnątrz, oczywiście wszystko w ramach zaleceń i oboszczeń. Mieszkam na wsi, a więc nie jest to trudne znalezienie miejsca, gdzie nie ma ludzi. Po prostu chodzimy do lasu, a tam cisza, spokój, śpiew ptaków to bardzo dobrze działa na psychikę. Wiele rzeczy jest innych. Zwykłe obowiązki. Oczywiście nadal są pranie, sprzątanie, gotowanie, chociaż to ostatnie nie do końca sprawia mi wielką radość, bo nigdy nie byłam osobą, która spełniała się w kuchni, ale ponieważ trzeba się dobrze odżywiać, a więc trzeba po prostu coś ugotować. Właśnie Państwo tego nie czujecie, ale z kuchni dobiega zapach zupy kalafiorowej, która będzie dzisiaj na obiad i zapiekanki warzywnej. Jak sobie radzę? No nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ale po raz kolejny uświadomiłam sobie, że działa to, co, za, co pomagało przeżyć okres przed i, i, i po transplantacji. A więc ogromne wsparcie rodziny i przyjaciół. To dzięki nim czuję się bezpieczna. Ta maseczka, którą Państwo widzieliście na początku, to oczywiście dzięki moim przyjaciołom, którzy zadbali o to, żebym miała ich sporo, żebym czuła się bezpieczna. Nie mogę spotykać się z moimi wnukami, ale korzystamy z wideokonferencji. Cuda techniki bardzo nam też tu pomagają. Czuję się bezpieczna, bo kontakt z lekarzem mam nadal, pomimo tych wszystkich oboszczeń. Korzystam z tak zwanych telewizyt, więc jest to duże udogodnienie. Jest to czas, kiedy można realizować te rzeczy, na które wcześniej nie było możliwości z powodu braku czasu. Wspólnie z mężem uporządkowaliśmy stare fotografie. Była to niesamowita przyjemność wspominać, oglądać szczęśliwe chwile uchwycone w kadrze. I te z prowadzonych akcji promujących transplantację, chociażby z rajdów rowerowych z wrześni, na które zaprasza nas Janek Stępniak, chociażby z rajdów rowerowych, które wspólnie organizowaliśmy z przyjaciółmi z Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. To wszystko sprawia, że budzi się w człowieku radość i, i, i miłe wspomnienia, które również bardzo dobrze działają na psychikę. Jako osoba po przeszczepie zadbałam również o leki. Nie jest to nowość, ponieważ w klinice zawsze lekarze nam powtarzają, że powinniśmy mieć zapas niewielki, bez przesady. U mnie to zwykle był jeden kwartał, ale w tej chwili zostało to zwiększone. Chodzi po prostu o poczucie bezpieczeństwa. Wiadomo leki immunosupresyjne ratują nasze życie. Nie będę Państwa epatowała przypominaniem o higienie, o tych wszystkich oboszczeniach, że należy ich przestrzegać, bo wszyscy doskonale o tym wiemy. Ale chciałabym podkreślić dwie rzeczy. Państwa rozwaga, Państwa odpowiedzialność to jest dla nas, ludzi z podwyższonym ryzykiem, ogromna tarcza zabezpieczająca nas przed zachorowaniem. Chciałabym też bardzo, ale to bardzo podziękować całej służbie zdrowia tym wszystkim, którzy stoją na pierwszej linii frontu z walki, na razie nierównej walki z tym koronawirusem, ale także wszystkim innym służbom, paniom w sklepie, panom, listonoszom, wszystkim ludziom, kierowcom. Trudno jest mi wszystkich ich wymienić, dzięki którym to nasze życie zwolniło, ale nadal jest, nadal możemy robić zakupy, zaopatrywać się w leki. Wiem, że wam też jest trudno. Wiem, że e, mówię szczególnie tutaj do uczestników kampanii Drugie życie musieliście e, zwolnić tempo, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może ten czas należy przeznaczyć na wymyślanie troszeczkę innych form propagowania idei. Wierzę w to, że na pewno wasza kreatywność i szalone pomysły sprawią, że będzie ona jeszcze bardziej mniejsza. Nie chcę powiedzieć do widzenia, chcę powiedzieć, że do... zobaczymy się. To minie. Jeszcze trochę to potrwa. Ale jak będziemy działać wspólnie, jak będziemy rozważni, jak będziemy okazywali sobie wzajemną życzliwość, wyrozumiałość, serdeczność, jesteśmy w stanie ten trudny czas przetrwać. A więc do zobaczenia. A kiedy to już się wszystko skończy, to wierzę w to, że następna kampania, Okaże się niesamowita i będziemy mogli się cieszyć wszyscy razem i wreszcie docenić, co to znaczy mieć możliwość uściśnięcia ręki i przytulenia się do siebie. Nie, nie poddamy się. Bądźcie dzielni. Ja też staram się żyć normalnie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.